Witamy Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na piątych nadwyżańskich spotkaniach ziołowych. Bogu niech będą dzięki, że mamy pogodę piękną. Daj Boże, żeby ona się dotrzymała nam do białego rana, żeby było słońce do białego rana. Tego sobie wszyscy życzmy dzisiaj. Proszę Państwa, a ja jak zwykle i tradycyjnie chciałbym zapowiedzieć gospodarzy dzisiejszego naszego święta, panią Agnieszkę Wojtkowską, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu i naszego zacnego gospodarza tego terenu i właściciela wszystkich tych obiektów tutaj istniejących i będących w budowie i myślę, że za 2-3 tygodnie jeszcze tutaj dobędzie ze 2-3 wsie, pana Mirosława Angielczyka. Wielkie brawa, proszę Państwa. Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się tutaj po raz piąty. Impreza się wpisała tutaj w nasz region. Wspólnie ją organizujemy z ziołowym zakątkiem, z Mirkiem Angielczykiem. Nie wiem, czy dziękować Panu Bogu za tą pogodę, ale z tego, co wiem, wczoraj Mirek mi powiedział, zamówił tą pogodę. Zamówił i zapłacił. Chyba trochę za mało. Mamy nadzieję, że przetrzyma. Na drugi rok więcej trzeba płacić, Mirek. Więcej. Zobaczcie, najmodniejsze kolory pojazdów dzisiaj w Korycinach. Ramy łabędzie. Nie wiem, co tu jeszcze dodać. Same cuda. Może panie Mirku, ja oddam teraz głos dla pana. Mamy kilkadziesiąt osób, które dostarcza nam surowce. Zresztą to zbieracze ziół to nie są tylko ludzie, którzy dla nas dostarczają surowce zielarskie do przetwórstwa, ale także dla wielu innych firm, którzy pracują tutaj na Podlasiu. Państwo często jako klienci, którzy kupują zioła w różnej postaci, w postaci herbatek, czy w postaci leków, czy w postaci kosmetyków, widzimy te produkty. Widzimy producentów, natomiast ci ludzie, którzy zbierają te zioła, żeby te produkty powstały, gdzieś są w cieniu, a i tak naprawdę to oni najbardziej ciężko pracują, często w upale, wśród komarów i chwała tym ludziom, bo zbierają tak naprawdę z terenu naszych tutaj czystych lasów, czystych tutaj różnych nieużytków, ugorów, to są setki ton tak naprawdę, więc jest to olbrzymia masa. To są tylko troje przedstawicieli tych zbieraczy. No, co rok staramy się jakby inne osoby wytypować, te, które zbierają zioła prawie zawodowo, czyli każdą wolną chwilę, kiedy jest pogoda, po prostu idą i nawet często nie patrząc na to, ile zarobią, czy dużo, czy mało, czy to jest opłacalne, po prostu to, co, po co prosimy, to po prostu zbieram. Także bardzo Państwu dziękuję i życzę nadal własnej pracy. Proszę Państwa, teraz nastąpi ta upragniona i wyczekiwana chwila, czyli chwila wręczeń nagród. Zacznę od Pana, bo Pan jest rodzynkiem tutaj, więc Pan jako Pan będzie mógł też pierwszy wybrać sobie kolor roweru. Marka jest taka sama, tylko kolorem się różni. Pan Ireneusz Wygonowski, gratuluję bardzo. Proszę bardzo, tutaj. Kilka słów do słowie. Pani Zofia Chwetczuk, gratuluję. Brawa, bo ci Państwo bardzo ciężko pracują, więc zasługują na brawa. Proszę Pani Zofio wybrać sobie też rower. Pani Barbara Podleśna. Gratuluję. Proszę podpisać w namiocie organizatorów te karty białe. Szanowni Państwo, no Pan Ireneusz nie byłby to prawdziwy facet. Wybrał czerwony, bo czerwony ponoć jest najszybszy. Dokładnie. Tak się mówi zawsze, jak się markę samochodu jakoś wybiera. To kolor wtedy jest z takim wyznacznikiem, jak to w Ferrari bywa, nie? Czyli Panie Ireneuszu, Pańskie czerwone Ferrari będzie najszybsze i myślę, że
w przyszłym roku znowu pan będzie miał szansę wybrać sobie kolor jakiś. Dziękuję bardzo, na pewno będę się starał. Zachciało, lecz się nie udało. Pari, pari, para. Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą. Ja nie chcę tańczyć z tobą. Pari, pari, para. Poszukam se innego, innego, innego. Do tańca zgrabniejszego. Thank you.
Jeszcze ten, nie? No tam się nagrywa. W międzyczasie tu stawkę tam dookoła. Ładna pogoda. Ludzie się przechadzają. Sztuczny. Let's go!
Tak mi ciebie tu brakuje, tak kochałem tylko raz. Nieprawda. Sam dziś siebie oszukuję, że to wszystko zmieni czas. I jeszcze jeden raz, jeszcze jeden dzień, niepotrzebny żal, niepotrzebny gniew. Kochaj mnie, miłości trwaj, a ból nie zaliczymy.